I mamy ten etap pracy za sobą, także materiał jest przygotowany pod grubościówkę, pod pracę na grubościówce. Zobaczcie, tyle mamy tutaj lameli na korpus biurka. Tam mamy jeszcze kilka lameli innego wymiaru na pile pod nogi. No i co tutaj się działo, także pracowaliśmy tutaj na tych przedłużeniach blatu. Tutaj jest mój stół obrotowy, pod spodem już czeka oczywiście grubościówka Dewalta i na niej będzie kolejna praca. Za chwilę rozbiorę, zobaczycie, rozbiorę szybciutko tą dostawkę, te przedłużenie blatów, obrócę stół i przejdziemy do grubościówki. Jeszcze tylko kilka słów tutaj, co tutaj robiłem. Także widzieliście jesion. Jesion był rozcinany z takich naprawdę potężnych dech. To jest w tartaku rozcinane na 6 cm i ja to muszę rozcinać oczywiście w tą stronę, bo takie grube lamele mi są niepotrzebne, dlatego te bardzo krzywe mi wychodzą tutaj te takie powierzchnie, te drugie, i postanowiłem, że je wyrównam sobie już na pile. Ustawiłem sobie na pile 5 cm i je tak zgrubnie przeleciałem, bo zobaczcie, tutaj mamy na przykład panele przygotowane pod nogi i ta krawędź nie obrobiona, ona idzie dosłownie w taki łuk. Jeżeli tu zacznę zbierać na grubościówce, ustawię ten wymiar, to po środku jest 5 mm więcej, może to być bardzo niebezpieczne dla narzędzia, możemy zerwać pasek, możemy uszkodzić maszynę, także myślę, że to jest dobry pomysł, żeby to przelecieć na pile wstępnie. Myślę, że jakby założyć na piłę porządną tarczę z dużą ilością zębów, to nie wiem, czy nawet by nie wyszło to od razu podklejenie, albo przynajmniej tylko malutki szlif. Tutaj mam tą część lameli mam już po pile, także widzicie, że one są już nie są takie po prostu łukowate, beczkowate. Tutaj niektóre będę musiał, znaczy przelecę wszystkie, niektóre są mniej krzywe, niektóre bardziej krzywe. Także tak to wygląda, ten materiał jest przygotowany. W sumie generalnie jestem zadowolony z samej pracy, z tego też jestem zadowolony, ale niestety przyznać muszę, że do takiej pracy, do takiej ilości pracy ten parkset jest zwyczajnie za słaby, nie daje rady. Musiałem robić przerwy, bardzo się grzeje. Jesion też nie należy do łatwych materiałów w obróbce, nie ma się co czarować. Ja więcej o tym opowiem, a raczej opowiedziałem w ostatnim filmie, bo podejrzewam, że film właśnie o całym tym urządzeniu będę opowiadał, jak to zrobiłem, jak to powstało, jak to działa przede wszystkim, jak ta grubościówka działa. Będę opowiadał w filmie i on chyba już jest na kanale. Także przechodzimy od razu do kolejnego etapu pracy, czyli wyciągamy grubościówkę do góry i obracamy oczywiście stół i bierzemy się za pracę na grubościówce.
dobrze. Było trochę tego strugania. Materiał już przestrugany, za mną jest materiał na korpus, tutaj mamy materiał na nogi. I jak widzieliście, znowu wróciłem do piły. Po prostu tą pierwszą krawędź przed struganiem grubościówką odcinałem sobie, bo były takie brzuszki po środku, nawet do 1,5-2 mm, także warto to zrobić na pile, żeby później strugarka grubościówka miała lżej, żeby nie stawała. Ja to już przerabiałem przy poprzednim projekcie biurka, gdy robiłem biurko, pierwsze biurko, także tutaj strugarka miała co robić. I teraz słuchajcie, zobaczcie, wszystkie lamele są przestrugane. Przypominam, z takich kloców jesionowych 6-centymetrowych było to rozcięte, później strugane, rozcinane to było w drugą stronę i mamy tyle materiału, czyli cały mój stół, całe 2 metry tych lameli, z tego coś wybierzemy. Korpus będzie zamknięty, czyli góra, dół, tutaj będzie korpus i tutaj będzie klejonka na boki, ale sam korpus będzie składany normalnie na zakładkę, jak zwykły korpus meblowy. Po prostu nie mam takiego długiego materiału, żeby to zrobić, wiecie, żeby słoje przechodziły, zacinać na 45 stopni. Zresztą nie wiem, czy dałbym sobie radę z tym zacięciem na 45 stopni z moimi narzędziami. Także tak to będzie zrobione. Tak to będzie też zrobione, dlatego że nogi będą drewniane, nogi będą najprawdopodobniej z boku biurka. Coś tam fajnego z jakimiś kątami powymyślamy, zobaczymy jak to wyjdzie. No i co? I teraz zabieram się za przebieranie tych lameli, układanie. Muszę wybrać najlepsze sztuki, oczywiście na górny blat. No i tam wiadomo, pod spód to co zostanie, jeszcze sobie mogę to poodwracać oczywiście do wewnątrz. Wewnątrz będą szuflady, także jeżeli jakieś tam skazy mi się pojawią, no to pójdą do wewnątrz. Zobaczymy. Dobra, ja się biorę tutaj za robotę i zaczynamy klejenie. Za chwilę pójdą ściski w ruch. Ściski już tam sobie czekają, jakoś to trzeba będzie ogarnąć. Za dużo tych ścisków jeszcze nie mam, ale poradzimy sobie z tym, co mam. Dobra, działam. Dobrze, mamy tutaj stanowisko do klejenia przygotowane, że tak powiem, czyli moje ściski tutaj wylądowały na tym stole, dwie takie kantówki, później zobaczycie, po co daję te kantówki. Ściski zabezpieczone taśmą, nie mam taśmy malarskiej, skończyła mi się, ale one były lekko zakurzone, także nie powinien zostać klej z tej taśmy. Tutaj mam przygotowany materiał, poukładany w pakietach, tak jak sobie go przeglądałem. Tak sobie go później złożyłem, to jest ważne, żeby drugi raz tego nie robić. Mamy tutaj odpowiednio, ten pakiet jest na boki korpusu, to jest dolny wieniec, górny wieniec i tu będą nogi, to już jest osobny temat. Jednak zdecydowałem, że to biurko będzie górny wieniec, czyli widoczna część biurka będzie właśnie z takiego niegrzecznego jesionu, także pełno będzie tego usłonienia w różną stronę szło, wyjdzie taka naprawdę bardzo ciekawa klejonka. Myślę, że jak dojdzie do tego olej, dostanie oleju, to może to dobrze wyglądać. Myślę, że w tym filmie byłoby na tyle. Zapraszam Was do kolejnych części. Będzie klejenie szybciutkie. Zrobimy te klejoneczki raz, dwa. Później będzie jeszcze struganie tych klejonek. Już w takich dużych pakietach prawie po 30 cm, żeby to wyrównać i później posklejać dwa pakiety, żeby była klejonka 60 szeroka. Zobaczycie, jak DeWalt sobie poradzi. Przypominam, że on ma jeszcze noże od nowości, jeszcze nie wymieniane. Mam nadzieję, że sobie jeszcze sobie z tym projektem poradzi, że przestruga 30 cm. Pójdzie zagłębiarka w ruch, będziemy to formatować, wszystko zagłębiarką. A nogi będą drewniane, tak jak mówiłem, wykonane z tego materiału i to już będzie wykonane na ukośnicy między innymi, ale nie na tej.
Już będzie nowa ukośnica, pójdzie w ruch. Także zapraszam Was na kolejne filmy, na kolejne etapy budowy tego biurka, zwłaszcza takich początkujących amatorów i hobbystów, miłośników pracy w drewnie. Będziemy sobie to powoli, etap za etapem robić, zobaczymy, co z tego mi wyjdzie. Także dobra, dzięki Wam bardzo za oglądanie, jak się podobało i jak chcecie mi oczywiście pomóc rozwijać ten kanał, to zostawcie jakiś komentarz, zostawcie łapkę w górę. Jeśli jesteś nowy na tym kanale, zobacz, co my tutaj robimy, o czym są filmy, jeżeli Ci takie tematy pasują, to zapraszam do subskrypcji tego kanału. A jeśli ktoś z Was wytrzymał od początku do końca, to jak zwykle zostawcie komentarz od dechy do dechy. Mi jest bardzo miło i bardzo mnie to motywuje do kolejnych filmów. Tyle na dzisiaj, trzymajcie się, do następnego filmu, cześć.